W miejscu obecnych Starachowic istniała kuźnica, dzierżawiona w XVI wieku przez Starzechowskich, stąd prawdopodobnie nazwa miejscowości. Obok kuźni na terenie obecnego miasta istniało miasto Wierzbnik, dziś stanowiący najstarszą, zabytkową część Starachowic. Do 1817 roku osada stanowiła własność zakonu Cystersów z Wąchocka którzy w 1789 roku zbudowali tu wielki piec. W 1815 roku hutę przejął rząd Królestwa Polskiego. W pierwszej połowie XIX wiek Starachowice stały się największym ośrodkiem przemysłu metalowego Królestwa Polskiego. Częścią tak zwanego staropolskiego zagłębia przemysłowego według planu Stanisława Staszica, rozbudowy przemysłu żelaznego wzdłuż rzeki kamiennej z głównym ośrodkiem w Starachowicach. 1817 rok realizowanego pod kierunkiem Ksawery druckiego lubeckiego W 1899 roku uruchomiono wielki piec. Osada stała się ważnym ośrodkiem wydobycia i hutnictwa żelaza. W 1939 roku połączono Wierzbnik, Osadę Fabryczną Starachowice oraz Wieś Starachowice i utworzono Starachowice Wierzbnik. W 1949 roku zmieniono nazwę całej miejscowości na Starachowice. W dwudziestoleciu międzywojennym Starachowice były ważnym ośrodkiem przemysłu zbrojeniowego z racji swojego położenia w centralnym okręgu przemysłowym. Odbywała się tu produkcja licencjonowanych działów Bofors. Działały liczne kopalnie rud żelaza, huta, stąd herb miasta skrzyżowane narzędzia hutnicze i górnicze, do której gęstą siecią kolei wąskotorowej dowożono rudy z okolicznych kopalń. W czasie II wojny światowej w Wierzbniku, zamieszkiwanym w dużej części przez Żydów, utworzono getto. Po jego likwidacji w 1942 roku, Żydów przewieziono do obozów w Auschwitz-Birkenau i Treblince. W czasie okupacji niemiecki naziści przy kopalni Rudy utworzyli obóz na majówce, którego więźniowie byli wykorzystywani do niewolniczej pracy w Hucie. Obóz działał do 1944 roku. Na pamiątkę bitwy o Starachowice stoczonej we wrześniu 1939 roku przy jednym z ważniejszych skrzyżowań stojarmata wojenna upamiętniająca bohaterów miasta. Po wojnie w 1948 roku w Starachowicach utworzono fabrykę samochodów ciężarowych Starimienia im. Feliksa Dzierżyńskiego. FSC Star przez lata była głównym pracodawcą w mieście, zatrudniała ponad 20 tysięcy robotników. To dzięki niej starachowice dynamicznie się rozwinęły i rozbudowały. Powstały liczne osiedla mieszkaniowe o wysokim standardzie. Miasto było ważnym ośrodkiem motoryzacyjnym w PRL. Oprócz FSC działały również inne zakłady. To jest jedyny w Polsce zakład topienia bazaltu. Prowadzi produkcję do dziś starachowickie przedsiębiorstwo przemysłu drzewnego jeden z trzech największych w tym czasie zakładów tartacznych w Polsce. Oraz do 1968 roku działał Wielki Piec. Jednak wraz z upadkiem centralnie zarządzanej gospodarki upadła monokultura zatrudnienia. FSC Star, tak jak była przyczyną sukcesu gospodarczego Starachowic, tak stała się przyczyną problemów miasta. Załamanie eksportu na przełomie lat 80. i 90. XX wieku do krajów bloku wschodniego spowodowało znaczne zwolnienia. Fabryka przyniosła miastu falę bezrobocia potrzebny przepis. Sama w latach 90. miała kilku właścicieli, zakład podzielono. W końcu lat 90. właścicielem został koncern MAN, obecnie w fabryce MANBUS Bus produkowane są szkielety autobusów. Również w tym czasie w mieście utworzono specjalną strefę ekonomiczną SSS Starachowice.